Cześć, witam, to Ropek, to Ropek, zaczynamy następny wyścig. Musimy to przebrnąć jakąś tą lędówką, nie jedziemy za dobrze, trochę mnie nosi, trochę mnie prowadzi, ale mamy się to przebrnąć do następnego etapu kulakowego, jak najszybciej chce się dostać. Ale jak tak będziemy startować, to my cudów nie zrobimy. Muszę pamiętać, że to jest lekki wózek, lekkie trącenie i zaraz mnie zbijają. Jak sam nie dolatuje, to oni mnie wyrzucą z tego. No. Zajeżdżają drogę. Zajeżdżają drogę. Ściąłem troszkę, ale bałem się mocniej skręcić kołami, że mnie wywali. Nie znam toru, muszę go sobie przypomnieć, znaczy przypomnieć, o, widzicie? Widzi mnie pusteczka, ale co to? Aż taki chamski nie byłem, przepraszam, bo po prostu za późno zacząłem hamować. A teraz za wcześnie gazu dodałem i od razu dupa ucieka. Momentalnie. A ktoś to wykorzystuje. To jest chyba Mercedes. Kiedy ja mogę ich przejść? No kurde, nie wiem, na zakręta. No do hamowania biegnie. I pod łokieć, bo to mi najlepiej wychodzi w tych zawodach. Tutaj jak tutaj to hamować, kurczę? Jak jest z górki. Jak wylatujesz. No, no właśnie. No udało się. Boję się kręcić mocno tę kierownicę, bo nie jest moja. No teraz mocno opóźniłem, ale o to chodziło. Wewnętrzny gościu. Poczekaj, jak oni szybko jadą. Mam swoją prędkością jechać. No, zatrzymałem się przez moment, spuściłem nogę z gazu, bo oni byli wolniejsi. No potem. Na ten poszedł to ładnie. Zobaczymy nawet, co to za wózę jest. Ej, trochę mnie rzuciło, trochę mnie rzuciło. Jest taki czuły ten samochód. Nie można rzucać kierownicy. Rzucać. Trzeba uważać w ogóle, jak się skręca. Się mówi o rzucaniu. To łagodne skręty. To łagodne gazy. Z lekką chyba 660 kW. Aż swoją moc i prędkość mam. Fajny ten był ten łuk, czułem, że lądek padł. Dobra. Jak ile nie wiesz, co to się jest.
syn Lut, inny gość. Całe towarzystwo za mną blisko są. Kurde, bałem się ostrzy, bo bym wleciał. Światło, w ogóle muszę sobie zapomnieć. Się niepewnie czuję. Już mi siedzą na ogonie. No. Kurde, nie czuję tego samochodu, tańczy. To było do przewidzenia. Nie wiem, co się działo. Przestał mnie w ogóle, jakbym opony stracił. Może lepiej, zanim będę jechał, to będę widział, jak on z jaką prędkością jedzie. To co reszta na to? No właśnie. No proszę. Tak, gdzie dwóch się bije. Teraz mnie zablokowali, nawet jakbym miał większą prędkość, to nie mogę ich wyprzedzić, bo nie mam miejsca. Chyba mnie złapała, nie chciała puścić. Jezu, udało się. Widzieliście to? Na ostatnim tym zakręcie. Liczyłem na tą szykanę. Prawdę mówiąc. Ale ty mnie teraz poniosło na końcu. Lewo, prawo. Za duża prędkość, zaczęło mnie ścigać. No, działo się. Dobra, kończę, kochanie, bo za długo tutaj siedzę, jak na jeden czas. Dobra, to na razie, trzymajcie się, do miłego.